Siemano, z tej strony Gorek, dzisiaj ze mną jest... Malina, witam. I to będzie już drugi odcinek serii Play Your Life MTA. Więc tym razem pojedziemy, mam nadzieję, że już jemu nie wywali internetu. Pojedziemy gdzie, Malina? Nie mam pojęcia. Ja tak samo. Już bint? Nie. Myślałam. Dawaj na spawn, na spawn, co ja gadam. Dawaj na. O, myślałem, że już nie działa. Dawaj na... Kurde, nie mogę się wysłowić. Na giełdę. Po co? Nie wiem, bez powodu. Nie piszę teraz z kimś, tylko padło na czacie gangowym dziwne pytanie. Jakie? Nieważne, później ci powiem. Gdzie jest Sand King? Kolego, uważaj. Niestety, ale muszę się napić. W porządku. Po prostu odcinek. W każdym odcinku Wojnar, przykro mi. Zdręczy. Ty weź teraz ten bint, bo ja Honda szybko niż wygląda. Czekaj, niech się odwróci. Bo chyba... Dawaj. On jest mistrzem, Boże. Znowu po raz kolejny pozdrawiam. Oczywiście, Wojnarka. Ty to prowadź. No dobra, chciałem już napisać. Mieliśmy wjechać na giełdę. Oj, dobra, tam giełdę, później sobie pójdziesz na giełdę. Dawaj do władzy Asa, tym Sand Kingiem, ona przecież te offroady. To co z tego? Ty nie wiesz, gdzie oni mają bazę. Ja powiedziałem, w piątym odcinku idziemy. No tak. No dwa dni. Ale on stary lekko stuknął w ten, w policję i mu od razu prawko zabrali. Troszkę przesada jak dla mnie. No bo to jest policja na live'ie, nie zrozumiesz. I to jeszcze spoko ziomek mi się wydawał. Ja go mam chyba nawet w gangu. To jest spoko ziomek. A nie, nie mam go w gangu. Pamiętam o piątej graliśmy razem. Spoko ziomek to jest. Mówisz? No. To rzeczywiście musi tak być. W ogóle gdzie my jedziemy? Nie wiem. Dawaj do ich bazy. Dobra. Nie, bo w piątym odcinku powiedziałem raz. Jak coś, to Igor nawet nie wie, gdzie jest ich baza, więc jest zdany na mnie. Nawet nie myśl o pisaniu pojemki do Wojnara. Nie, to nie jest w strefie 69? Nie. Czyli tam jest. Nie ma, na serio. Przecież tam była zawsze ich baza. Nie. No wiem, bo leciałem nad tym. Dodo. Więc widzisz. Ale i tak tam nie chcę jechać, bo skoro w piątym odcinku, to w piątym odcinku. Kto odda SM mecha, dogadamy się. Czyli chodzi mu o handel pracą. Ale nie report, nie reportuj, nie bądź ham. Chodź, zmienimy sobie skina, może coś fajnego będzie. Tak jak ostatnio pies, albo pingwiny z Madagaskaru. Czemu chcesz go zrzucić? Nie, napisałem mu, że spada z auta, bo zobacz gdzie jest. O, pociąg jest. Ty no nawet coś... dupa. Klej mam tam.
to nam przyciągnie większość widowni pewnie. Albo całą. Staro, bez niego to w ogóle odcinków nie będzie, coś tak czuję. Zaraz poprawku poleci. Tytuł odcinka to będzie Wojner. Czekaj, co to jest? A. Musiałem. Czekaj, i co tu można ten... Stój. Leo Frody. Jezu. On niszczy psychikę czasem. Przepraszam za krzesełko, jeśli było słychać. No ja zawsze słychać. To bardziej, że teraz dywan mam wyprany i mam cały jeszcze nie rozłożony, że tak to ujmę. Wywaliło go. Z samochodu? Nie, z serwera. Z samochodu. Niemożliwe. Z samochodu biegnie. Ty no? Ty jak leje deszcz, zobacz. Za oknem? No. Nie patrzę nawet. Szkoda słów na tą pogodę, co się... Ja nie podjadę. Ty, ale będziesz musiał go wysadzić, jak on wsiądzie za mnie. Jestem najlepszy. Brawo, wysiadłeś z samochodu, po czym wpadłeś pod koła. Twoja twarz powinna być troszkę zmiażdżona, ale... Będę CJ-em. Ja też. Nie, ja żartowałem. Ale znając ciebie, ty nie. Ja mogę sobie wziąć żula. Innego niż ty masz. Zobacz, 79. Bardzo dużo skinów dodali, widzę. Troszeczkę. Znaczy, ty masz bramkę, to wiesz. No właśnie nie do bramki. O, widzisz. No, troszkę rzeczywiście. Chociaż ja dawno skina nie zmieniałem, to wiesz. Z dedykacją dla Wojnara. Wiem, wziąłeś jego skina. Na potrzeby odcinka. Ty nagrywasz dalej? Nie nagrywam, wiesz. Nie no, serio się pytam, bo raz było tak, że nagrywałeś i nie nagrywałeś. O, mam. Najlepszy skin, jaki tylko może być. W ogóle ten koleżka jest dziwny. Kto? No zobacz to. A, patrz już. Ja w ogóle nic nie pisałem. Weź go, zabierz. Dawaj na dach. Nie, zabierz go. Dawaj na dach. Zabierz go. No, sam wyszedł. Dziękuję. Dobra, to... Wydaje mi się, że odcinek dobiega końca. Troszkę, ile mamy minut? Oj, mało teraz. Przecież to tamten już skończyliśmy, to wiesz. Ty, bo tak, bo my przerwaliśmy. A to sorry. Wydawało mi się, że przez cały czas ten sam. Tamten ma 19 minut jakoś tak. Jak na pierwszy, to i tak dobrze. A ten ile ma? Ten może ma 10. Nie wiem, nie liczę. Drugie tyle dobijemy, czy ile? Myślę. Stary, tam policja jedzie. Ty, to trzeba uciekać. Jakiś komis. W ogóle nie skracamy. O, sawana. Ja chcę ją kupić. Ty, jak sawana jedzie... Chodź na giełdę, bo ja chcę do mojego premierka na chwilkę. No to idź, ja z Wojnarkiem sobie pojadę na chwilę. Dobra, to przyjedźcie teraz tylko.
Ale cisza. No. Co ty teraz robisz w ogóle? Ja wiesz, że jestem koleżką od tego premiera, bo chcę kupić tego premiera. Tak? Po co ci premier? Właśnie chcę go sprzedać, tego premiera, przecież koleżka chce ode mnie kupić. Zmieniłem cenę na 9K równe. No dobra. To później sprzedaż, nie rób tego na odcinku. Tylko zmienię tą cenę już. Tylko już odstawię. Już jak będzie miejsce, bo pewnie zaraz. A nie, tu jest jakieś miejsce jeszcze. Tu, dobra. Tam jest w sumie jedno, ale będzie koleżka jest zajomna i tu i drugie, czyli dwa. Tam w drugiej stronie jest tego pełno. Zauważyłeś, że przynajmniej mi się tak wydaje, że dawno resetu giełdy nie robili? Także pusta giełda była przez trochę? No, powiem ci, że tak. Może też tą pogodę teraz zrobili. Nie, ładna jest przecież, o co ci chodzi. Nie, po prostu tak inaczej troszeczkę mi się teraz zrobiło. Jakby takie... No ładna jest pogoda. Czyli nie ma tego trzęsienia ziemi. Może nierówno, to nie może tak być. Boże, Sun King to ma świetną skrętność, powiem ci. Normalnie aż się podniosę. Jak perenial. Oczywiście perenial ma zarobistą. Szczególnie mój zamka jedynką. Masz w nim unka jedynkę jeszcze? Oczywiście, na przyspieszenie i na ten. I na skrętność. Ty to weź zrób ten, załóż mój zamka. Wojna wyszedł. Dawaj podejść po mnie na giełdę. Jestem. Pod giełdą? Tak. Dobra. Kup sobie pramkę nareszcie. Co? Tę. A założyłeś hydrę? Nie jest mój. A no tak. Ma w nim hydra, nawet nie widziałem. Chodź, poskaczemy coś. Na MC chciałbym jechać w trzecim. Tak nie wiem czemu. Na co? W trzecim odcinku chciałem na MC jechać. A, spoko. Nie wiem czemu. No to w trzecim pojedziemy. Później można jeszcze komuś coś pokazać, typu jakieś... Jak, wiesz, coś takiego w rodzaju poradniki, czy coś. No mam pomysł właśnie, żeby pokazać dobre... Fakty. Żeby pokazać, zrobić na tym drugim moim kącie, wiesz? Wiesz, w którym? A, no. To co kupowałem. Mhm. To na tym można zrobić poradnik do tego, do wykonania praktyki z L1, bo niektórzy mają z tym problemy. No waliście to. Przecież takiego, o, może się śmiać tutaj nawet z kimś. Nawet nie wiedziałem. Boże, ja prawie taki sam czas miałem tampą, która jest 140. Stój. Tak. Właściwie tak z dupy tutaj przyjechałem, ale to jest 1/4. No. Nie ścigaj się to, bo to możemy później obaj przyjechać takimi samochodami z taką samą prędkością, na przykład premier versus premier. Jaki premier ma ten VMAX? Nie VMAX, tylko ten podatek? 1000. To co na to, żebym kupił od ciebie za 1000, a później bym ci oddał? Po co? Żeby się pościgać, bo nie chcę mi się kupić. Ale ja przecież mam tylko swojego, teraz sprzedam tamtego. Sprzedałeś już? To ile ty masz teraz hajsu? 9000, 9,5. No da. No mówiłem przecież w pierwszym odcinku na początku. Myślimy. Ty serio nie myślisz? No stary jestem. Dobra. Dzisiaj no i... trzeci nagrywamy jeszcze, czy jutro? Nie wiem. Zobaczymy. Poza tym to nie jest temat chyba na odcinek za bardzo. No nie. Widzicie? Ja nie pod... nie podjedziesz. On nie podjedzie. Sun King. Ja nie podjadę! Już myślałem, że spadniesz. Ja nie podjadę. Jadę ci teraz udowodnić, tak jak coś, jadę ci udowodnić, że tutaj Asa nie ma bazy. Tutaj chyba w ogóle nie można jeździć, ale... Boże, myślałem, że ktoś tam jest. Bo ktoś tam jest.
Nie, są to coś tam lata. To Dodo. Jezu. A my się śmiałem, to tak wyskakujesz z jakiejś górki, a ten... Ty... Jak to się nazywa? Co? No to, co jest w tym kółku. Wyrzutnia rakiet, tak cię strzela. W powietrzu. Matrix. Yes. Sand King podjedzie pod wszystko, o tam mamy bazę. Twoją? No. Fajna. Ile, no. Ile ty za ten gang płaciłeś, czy tak po prostu? Za tam, za ten gang? No. O, jak szef? Nawet nie zgadza. Chciałem zaświadczyć. Nie, dobra, tu nie podjadę bez przesady. Dobra, to chodź do FC i się pożegnamy już. Ile? No bo już tak będzie stykać no, i długo. Nie, nie, nie. Przepraszam za dużo policji. Próbuję się upilnować po ostatnim razie. Oto mam pomysł, skoczymy na krowę i się kończymy odcinek. Na co? Skończymy na krowie. O, tylko że znowu będę miał tam problem wejść. Co za debil. Tam wejdę za pierwszym razem, to jestem mistrz. Ja wejdę za pierwszym, może za drugim. Kurde. Tam ciężko jest się obrócić na tym. No. Powiem, ty 12 jest. No. Lol, a my nie w tym. A co zwaliliśmy? Chcę wziąć skuterę. Ej, kiedy mi się dom kończy? W dupę. Ej, chyba mi się dom... Ej, nie. Dom mi się skończył, zarąbiście. Ten z garażem. Walić ten dom. Dobra, mam jeszcze koło kościoła. Koło kościoła to tylko po to, żebyś nabijać złą reputację. No. Ogólnie to nie polecam wbijać plusowej reputacji, bo tak naprawdę to jest... Sam masz plusową. Mam bo plusową. Bo się powiedziałem. Ale dopiero to się na to też stawnąłem w sumie. Ja postanowiłem po prostu ubijać minusową, bo tak pomyślałem, że na plusie na początku tak sobie myślałem, że oj, tyle prac, tyle się będzie zarabiał, ale później w sumie tak pomyślałem, że tam niby się tyle prac, ale tam nic specjalnego nie ma, tam niby jest ta straż miejska, na której się zarabia bardzo dużo, ale to jest mało, bo tam dycha za mandat, to co to jest. No i zjarałem się, krótko mówiąc, na pracę złodzieja, którą możemy teraz zrobić, a nie, nie możemy. Ja nie mam przecież minus 100. Ale nie, możesz ze mną jeździć po prostu. Tak jakbyś chciał. Mam pomysł, będziemy pokazywać pracę z Pylife'a. Takie w miarę użyteczne. No to pójdę się to zrobić, taki wiesz, poradnik. No. Ten. Boże, znowu koleżka to nie pisze od tego. Nie mam czasu teraz, żeby pisać pod ten głupi samochód. Nie. Nie wskoczymy tam. Wskoczymy. Odcinek zajmie 48 godzin, ale skoczymy. Teraz by było penisie. Nie, nie, przepraszam, ja nie mogę, bo za chwilę coś popsuję. Patrz. Ja nie chcę. Patrz. Patrz, zaraz tam skoczę. Kurde, prawie. Czułem. Ja nie mam ci do nerwów. Dobra, to chodź i pożegnamy. Ja się żegnam z krowy. Okej. Okay. Skoczysz tutaj, czy nie skoczysz? A ty się tam wbiłeś z tego znaku, czy jak? Z nas ze znaku. Udało mi się. I w tył teraz.
On wie, że jednak grał, zresztą nieważne. Kto? Jakiś koleżka. No nareszcie. Rafi? Nie, Swambo. Tanie 10. Wiedziałem. Nie no. Wreszcie. Przesuń się. Nie. Dobra. Więc chyba już czas na zakończenie tego odcinka. No. Przewspaniałego, z tematem i w ogóle z przekazem do was. Widzowie, przepraszam za krzesło. Nie tak samo. Więc... Tak, patrzcie mi się na moje różowe majteczki. Skończ już ten odcinek, proszę. Bo to już się głupie robi. Dobra, to na razie żegnam was. Trzymajcie się. No, cześć.